Zapraszam na film, na którym widzicie moją pierwszą tokarkę. A tu jest konik, który ma przerobione zaciskanie. Oryginalnie było na śrubę, a ja zrobiłem sobie taką dźwignię zaciskową. No to jest mała tokarka na 230 V. Bardzo mało używana. Nie wiem, ile przepracowała, może 20-30 godzin w sumie. Także więcej stoi, jak pracuje. Nie jest oczywiście zaznaczona na sprzedaż. Uchwyt FI 80, wystarczający do tej tokarki. iMac ma około 10,8 do osi. Wymiar iMaca 50x50. Jest to Einhell MTB 3000. Kupiłem ją w latach 2008-2010. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku. Tu jest włącznik. Trzeba podnieść, wcisnąć zielony i wtedy potencjometrem możemy sobie regulować obroty. Oryginalna regulacja. Tam tym wyłącznikiem zmieniamy obroty. Oczywiście na wyłączonej maszynie możemy sobie zmieniać lewo, prawo. No ale to lewo, prawo to jest potrzebne tylko do gwintowania. A tak praktycznie stoi, jest, bo jest. No, podstawowe narzędzie do tokarki to jest klucz do uchwytu. Tutaj była sprężynka, ale ja niestety to wyjąłem i trzeba pamiętać, żeby wyjąć. Jak będziecie chcieli zacząć próbować toczyć, to polecam próby, żeby robić na aluminium. No a teraz wyjmę uchwyt iMac tokarski, znaczy i zobaczcie sobie dwa noże. Jeden tutaj jest do toczenia aluminium, to jest taka specjalna płytka polerowana, aż się świeci. No trzonek jest 10x10. A drugi nóż to jest przecinak w oprawce, samoróbka. Jak będziecie ciekawi, to jak będą pytania, to odpowiem w komentarzach i pokażę Wam link do takiego nożyka. Ja sam takie nożyki sobie robię, bo te przecinaki i te drugie też zresztą, bo dużo taniej mnie to wszystko wychodzi. Praktycznie muszę tylko kupić płytkę. Teraz zobaczcie, obraca się śruba. Włączona jest obroty śruby razem z wrzecionem. No a teraz, żeby tokarka się przesuwała, załóżmy do przodu i do tyłu, o, to trzeba załączyć tą dźwignię. I teraz jak załączymy tą dźwignię, o, teraz załączyła, to teraz tokarka jedzie do tyłu. No bo trzeba zmienić taką dźwignię tam z tyłu, taki odwłok. No i teraz, nie zmieniając obrotów wrzeciona, tokarka jedzie po prostu do przodu w kierunku uchwytu tokarskiego. Zobaczcie. No i teraz jest jeszcze trzecia pozycja, tak zwana neutralna, czyli zerowa. Pomimo załączenia tej dźwigni, obrotów wrzeciona, tokarka stoi w miejscu, a dlatego, że śruba się nie obraca. No i teraz jakże chcemy, żebyśmy chcieli pokręcić suportem, no to musimy wyjąć ten, odłączyć śrubę. O, teraz widzicie, o właśnie. A teraz pokażę Wam taką ciekawostkę. Tutaj chodzi o skręcanie tych sanek głównych narzędziowych. Po prostu trzeba odjechać daleko sankami do tyłu i tutaj u góry będę widać, są ukryte dwie śruby imbusowe. Cała tokarka się buja, jak ja kręcę, no bo ona waży 50 chyba 4 kg, coś około tego. O, i zobaczcie, tam są śruby, przepraszam, zasłaniam, ale teraz nie wiem, czy zaraz zobaczycie. O, skręcę, o, i trochę widać tam na tej dolnej prowadnicy, na jednej i na drugiej są śruby. No i teraz jak zabezpieczymy te śruby, przykręcimy, no to wtedy możemy sobie toczyć stożki. No i teraz z powrotem wyzerowałem, bo najczęściej pracujemy oczywiście w tej pozycji zerowej.
Możemy toczyć stożki zewnętrzne, wewnętrzne, to znaczy na wałku i w otworach tak samo. Musimy mieć do tego specjalne noże, tak zwane wytaczaki. Też takie wytaczaki sobie robię. Najmniejsze wytaczaki, jakie robię, to 5 na 5 mm. No oczywiście można sobie jeszcze mniejsze robić w zależności od potrzeb. Oczywiście do aluminium to właśnie najlepsze są te noże, co teraz tutaj widzicie, do toczenia dowzdłużnego, czasem do splanowania. No i teraz zobaczcie, będzie pokażę Wam, jak nożem przecinakiem. Oczywiście imak jest ustawiony lekko pod kątem. Można sobie splanować o tutaj materiał aluminium. O, żeby nie było żadnego gradu i dzięki temu będziemy mieli ładną powierzchnię. No, aluminium jest taki wdzięcznym materiałem. Polecał wszystkim początkującym, jak chcą popróbować, potoczyć, to zacząć od aluminium albo od ertalonu. Też bardzo miękki. Nie polecam teflonu, ale dlatego, że jest drogi. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.